Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Dark Souls 3 DLC The Ringed City. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, nic się nie zmieniło. Uważaj na lewo i teraz dopiero się zacznie. No jasne, jasne. No naprawdę. Co to miało być? Może mi ktoś powiedzieć... What the fuck? To jest jakaś... Chora sprawa. Ej, zaraz. Coś mi tutaj klatki spadają. Tak serio wam powiem. Czekajcie. Pyk. Okej. Okay. Siedźmy sobie przy ognisku. Ja sobie zmienię tylko jeszcze podgląd, tak żebym miał bezpośrednio z konsoli, bez opóźnień na programie. I dlaczego go... Dlaczego go nie... Zaraz. Dlaczego go nie chciało zlokować? Powinno go już dawno zlokować. Jak tylko go widziałem. Dziwna sprawa. No dobra, nie ma co tutaj płakać nad rozlanym... Oj. Mlekiem. Fajnie by było jeszcze nie zarobić klątwy, nie? Ale na szczęście jak oni już giną, to ta klątwa jest... A, tak, będziesz uciekał. Jakże jest pewnym to, że on ucieka do miejsca, w którym będzie jakakolwiek pułapka, prawda? Ale nie przemyślał tego. Ej, pod nogami to przeszło. No co jest? Nie przemyślał tego, że ja mam łuk. Zrobił mięsnego jeża. Dziękuję. Patrzcie na tego cwaniaka. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma tutaj zamiar na mnie zeskakiwać? Nie? To dziękuję bardzo. Nie zasługujesz na to, ale zrób to. Pusty klejnot. A, to pusty klejnot to już mieliśmy nie raz. A my tymczasem kierujemy się właśnie tam. Na te schody, na te mosty. Ale przed nami jeszcze będzie jakiś przyjemniaczek, zobaczcie. Postaramy się go oczywiście zajść od tyłu, tak żeby mu włożyć backstaba. Chociaż nie wiem, czy się uda. Bo już wspominałem, że na stojących przeciwników ja jakoś nie potrafię backstabów zrobić. No właśnie. Świetnie se to. Świetnie se to. Fantastycznie to zrobiłeś. A może byś tak rzucił okiem na staminę czasami? To by było na pewno o wiele lepsze niż na przykład walenie całe kombo na ryj. Se to ogarnij się. Ja wiem, że wstałeś kurde 10 minut temu. No ale bez przesady. Takie klocki to nie tutaj, co? Dobra. Walić tego typa. Tego typa też walić na ryj. Ten sobie wstanie, ale mam go w dupie. Ten zeskoczy, ale też mi jest on niepotrzebny. No jak już wspomniałem, każdy musi zginąć raz. Jak ty chcesz zginąć, stary, dwa razy, proszę bardzo. Jak już tak bardzo, bardzo chcesz. Dziękuję. Dobra, zostały tam moje dusze. I z gościem mamy pojedynek do stoczenia. Czy tych gościu chcesz ze mną jeszcze raz zawalczyć? Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Bo zginiesz jak ta pchła. Oho. Jasne. O tak, właśnie na to czekałem, żebyś dostał w dupę. Dziękuję bardzo. No i tak, miał to... Załóżmy, że tego, co było na początku, nie było. Tak? To jest to, o czym mówiłem. Seto jest zbyt chciwy na te kile.
I tak nie może być. Dzień dobry. LOL! Przecież się broniłem. Co za kurde dzikusy. Co za dzikusy. Jednego Estusa musiałem wypić przez was, frajerzy. Dobra, i to będzie ciekawe. Słuchajcie, nowy przeciwnik. Proszę bardzo, nowy przeciwnik, który jest swoistego rodzaju magiem. Który może się leczyć. O, właśnie w teraz. Ale my mu nie pozwalamy. Możemy go kopnąć i po prostu on się przewraca. Taki a la żółw, coś w ten deseń. Zbliża się mrok. No, czy ja wiem, czy zbliża się mrok? Na razie chyba jeszcze nie. Dzień dobry. O kurde. O, nie zdążyłem. Przepraszam. Dobra, ten załatwiony. Tam jeszcze jest dwóch. Ja nie, widzicie. Dobra, nie będę go kopał, bo spadnie na dół, a to jest mi nie na rękę, nie. Kurde, no niepotrzebnie go biję jeszcze raz. Jak jestem w tym kółku, niestety, ale odnoszę jakiekolwiek obrażenia. A nawet dosyć duże obrażenia za to. No ziomuś, chodź tu. Chodź tu bliżej, stary, spadniesz zaraz. Co za imbecyl. Co za skończony idiota. No nie wierzę, no co za skończony baran. Zszedł na sam dół. Znaczy spadł na sam dół. O, Boże. Naprawdę. Naprawdę. Go nie ma. Teraz tak, tu na tym półpiętrze jest jeszcze jeden gość, ale postaram się go nie atakować. O kurde, chyba jeszcze, chyba jednak będę musiał go zaatakować. Dlaczego? Dlatego, że on mnie atakuje. No właśnie. Aaaa. No halo! O, świetnie se to. Kuźwa, nie wierzę. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Naprawdę? Ale się zdenerwowałem teraz. Naprawdę spadłem i dostałem taki kolosalny damage i jeszcze kurde gość na... Ja pierdziele. O, ale dzisiaj zaczynam dzień od mocnego wkurzenia się. To jest niesamowite. To jest niesamowite, co tu się dzieje. No weź się, kurde, ogarnij, głupku, debilu, idioto. No, to nie do pomyślenia, no. Dobra, chodź tutaj. Skopić. LOL, a ten skok? Jeszcze nie zginął. Ja pierdzielę, no. Dobra, trzeba najpierw zabić tego gościa, który czaruje, a później zająć się tym... O, właśnie, na przykład takim, nie? Tylko, że tamten ma włócznie. Jest troszeczkę gorszym przeciwnikiem. No, świetnie. Odwrócił się. No, gdzie backstab? No. Tak się powinno tutaj właśnie walczyć. Albo tak. Jeszcze ktoś tam tupcze? Nie? To morda w kubeł. Co jest? Dzień dobry. Dzień dobry.
i po ryju. O Boże, zajmować się wami to jest istna tragedia. Dziękuję. O kurde, co jest z tym lokiem? No, na wszelki wypadek się uleczymy, bo to co oni robią, to coś boli. Oj Seto, kurde, miałeś go kopnąć. Dobra. Sam jak za szybko... Kuźwa, wlazłem w to! Frajerze, kurde, chodź tutaj. Dobra, na wszelki wypadek się uleczę. Dlatego, że tak, tam są moje dusze. Ja potrzebuję wskoczyć właśnie tam. Trzeba się rozpędzić. O właśnie. I teraz możemy sobie walczyć. Chodź. Tak, jesteś cwany? Tak, jesteś cwany? Tak, jesteś cwany? Cwaniaku? No właśnie. Migoczący tytanik. Mówiłem o tych tytanikach, tak, że ich po prostu tutaj jest od zarypania. Mówiłem. Pyk. I teraz przyjemniaczek na dole. To będzie najlepsza część tego spotkania. Gość z tą włócznią całą zasraną. Niestety, ale jest pain in the ass. To nie daj się. Czekajcie. On za mną pobiegnie. No to nie do końca się to udało tak jak chciał. Kochane schody. Kochane schody, prawda? No weź, że daj te plecy. No, masz włócznię zapaloną? Nie masz. No halo. Okej. No i tak, kochany. Kaptur rycerza pierścienia. Ale my coś z rycerza pierścienia chyba już mieliśmy, prawda? Teraz jest kaptur. Rycerze ci przywdzieli skażone otchłanią odzienie, skrywając swoje oczy pod licznymi warstwami tkanin. Miało to na celu nic innego, jak ujawnienie tego, co skryła pieczęć ognia, nieśmiałą próbę nieposłuszeństwa boskim nakazom. No i tak to się właśnie tutaj ładnie opisuje. A my tymczasem... O, jeszcze tutaj. Kamień pokutny. Z tego, co się orientuję, jest to możliwość jakby zresetowania sobie kamienia. Kurde. Żeby mnie, kurde, w wiosnę, w 16 stopni kaszel wziął i jakakolwiek choroba, to jest po prostu szczyt. To jest tak zwany szczyt. Dobra, jednego z nich musimy sobie zwabić. Oczywiście z trzema naraz nie możemy walczyć, nie ma takiej opcji. O, te hitboxy! O, myślę, że sobie przyjdzie. Chodź, chodź. Na ciebie czekam, żeby ci walnąć w ryj. Chodź tutaj, schody są... Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. O. Hopsa, dobrze, pyk. Ja pierdzielę, nie wierzę. Naprawdę? Masz zamiar na schody, czy raczej w dół?
Patrzcie, jak spada. I patrzcie na to. Uhu! Rodeo! Najszybsza walka z nimi. Spaść im na głowę i tyle. Grudka tytanitu. Odzyskałem też jeden Estus. Więc jest sponio. Teraz trzeba zająć się kolejnymi. A nie ma ich tutaj tak mało. Wow. Boli, co? Boli. Nie wychodzę tam. Dlaczego? Dlatego, że tam skubańce niestety, ale zasadzili pułapkę. Te takie przygarbione typki czekają tylko, żeby do mnie strzelać tymi piorunami. Więc wolę sobie z nim po prostu tutaj zawalczyć w środku. Spać mu na głowę, bo to jest najszybsza walka z nim. Tak to muszę, widzicie, uważać. Chociaż... Świetnie, co to? Prawie ci się udało dojść do niego. O, dobra, to jest słody. O, teraz będę cię pamiętał. Ej, serio? Nie trafiłem mu na głowę. To mi się nie podoba. O, tu mnie aż złapał. Co to? Dobra, napij się Estusa spokojnie. Zobaczcie, on nie jest w stanie... O, teraz dopiero. Nie jest w stanie wejść na schody. Znaczy w ogóle nie kuma. Ten rycerz jeszcze kumał, że okej, to w takim razie ja sobie wejdę tutaj na schody i go dojadę. A ten nie, ten stoi pod schodami. Dobra. Zresztą możemy chyba walczyć już normalnie, bo w tym momencie możemy sobie... Tak, żaden tutaj nie kursuje, a my możemy sobie spokojnie, myślę... Tutaj sobie jeden stoi, ale sobie go zostawimy na razie, żeby się zająć tymi. O właśnie, na przykład tym. Tylko, że on chyba nie zginął niestety. Wow! Ej, zginął! Lol. Naprawdę. Zginął chyba, bo spadł z takiej wysokości. O, im zostaje bardzo malutko życia. I to jest problem. O, ktoś strzela do mnie. Owoc mchu. On zginął, czy nie zginął w końcu? Nie zginął, frajer. O, what? To jest jakiś inny jeszcze. No właśnie. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy gościa, ale nie tylko jednego, bo tam jeszcze jest ten mędrzec, czy tam jak zwał, tak zwał. Więc najpierw trzeba było tego wyciągnąć, bo jakbyśmy się kręcili wokół tego, to byśmy po prostu narobili sobie klątwy. No i teraz można dojść do tego mędrca. Halo, halo. Jezus, ale to kurde kopni. Ten kopniak mi czasami nie wychodzi. No i znowu, kurde, kopniak nie wychodzi. No, tak się kopie. No, i znowu. Czekajcie, muszę sobie kopniaki potrenować. Nie. Nie. W jednym momencie trzeba wychylić lewą gałkę do przodu i R1. Ale jeżeli się to zrobi nie w czasie, to się zaatakuje normalnie mieczem. Okej. Dobra, tutaj na razie dół mamy czysty. Wypadałoby jeszcze w takim razie tylko tego gościa tutaj sobie przyciągnąć. Oj, nie tego. Tego. One strasznie powoli chodzą, nie wiem, o co im chodzi. Okej. Na tamtego oczywiście zeskoczymy sobie z góry, ale jeszcze mamy jedną sprawę do załatwienia tutaj. Speak thee the name of God. Thine own imię Boga. God, if thou canst recall. Gwyn. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the princess Filianor, matriarch of the church. They who are kin to God's name are surely kin to the terrors of the dark. Please, I bid thee take not from the princess her peace or rest.
As the fire waneth, does she lie by the dark, all for the sake of man. Thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Jeszcze nie. Is his name. And the arch-dragons are his forebears. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. Now here, returned, he remaineth, to watch over the sleeping princess, true to the old accord. And yet, I would have thee put the dragon to rest, before the dark consumeth him, and his vows are forgot. Dobra, wyraźmy zgodę. Thou who art kin to God's name. Please, take this. Święty dzwonek Filianor. May this token of thanks be of aid. I beg of thee, put the great dragon to rest, afore the dark consumeth him and his vows are forgot. I beg of thee. To już wszystko. Święty dzwonek Filianor. Dzwonki są tutaj. Tu. Święty dzwonek poświęcony przez księżniczkę Filianor, matriarchinię kościoła. Łaska Filianor nie zna granic, a ten święty dzwonek powiększa zasięg działających obszarowo cudów, które leczą, przywracają zdrowie, czy też zapewniają inne wzmocnienia. Umiejętność modlitwa, łaskę można używać, tak, 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 normalnie dzwonek. Do niego zeskoczmy sobie tu. Dziękuję. Jak ja kocham na nich zeskakiwać. Grudka tytanitu i jeszcze coś. Grudka tytanitu. A, bo to z niego chyba i z ciała. Dobra, lecimy dalej. Explore. Go explore. Go explore. Go explore. Tam później. Teraz tutaj. Tylko, że tak, teraz tutaj. Gościa mamy. Na celowniku. Po drugim strzale właśnie. Powinien zacząć biec. Lol? Lol? Co się właśnie stało? Estusik profilaktyczny. No właśnie. I łuska z tytanitu. Mówiłem, że to jest zagłębie tytanitowe. Grudka tytanitu, łuska tytanitu, migoczący tytanit. To jest zagłębie tytanitowe. Ale o co chodziło z tym, że on tutaj jakby kogoś obił? Nie mam zielonego pojęcia. 11 estusków. Fajnie by było, żeby było ich trochę więcej. Nie powiem, że nie. Bo 11 do eksploru tutaj mnie nie zachęca, zwłaszcza, że dużo jest tych rycerzy, którzy, no jak widać, sprawiają lekkie problemy. Czy tutaj też będzie okazja do tego, by... Tak. Mroczny duch cię nawiedził. Okej. Panie Mroczny Duch. Panie Mroczny Duch. Panie Mroczny Duch. Odrze pan. O, masz dżewelina. Dobrze. I wielki miecz. Dobrze. Jeszcze lepiej. Zobaczmy, jakie masz ataki. Ile razy atakujesz? Raz, dwa, trzy. Okej, okay, trzy razy. Spoko. Uwaga. Raz, dwa, trzy. O, jednak odskakuje skubaniec. Raz, dwa, trzy. What the fuck? O, to ciekawe. Raz.
Raz, dwa, trzy. A, trzy razy i nie ma sensu więcej. Bo później on już nie stunuje się. O, staminka. Trzy razy i nie ma... Co, znowu będziesz trzy razy walił? Tak, raz, dwa, trzy. O, dobra, nie bądźmy greedy. Proszę bardzo. Wędrowiec wśród... Pierścień wilka! Wędrowiec wśród odrzuconych. Pierścień wilka plus 3. Nice. I dostałem też Estuska, więc fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj są widać jakieś pierścienie plus 3. Bardzo ładnie. Zwiększa równowagę. O, jemu ewidentnie nie zwiększyła. Jeżeli on miał go wyekwipowanego, to ewidentnie mu nie zwiększyła równowagi. Przed tobą kłamca. Kapelusz czarnej wiedźmy, strój czarnej wiedźmy. I tak dalej. Sprawdźmy sobie opis. Fioletowy kapelusz wiedźmy Zuli, która miała uwieść Alwę wędrowca, lecz ostatecznie stała się jego najgorliwszą popleczniczką, spędzając u jego boku całe życie. Szpiczasty kapelusz jest symbolem heretyckich, magicznych sztuk, a Zuli nosiła swój z niewypowiedzianym, choć głębokim poczuciem dumy. Każdy inny element wyposażenia prawdopodobnie ma taki sam opis, więc no problemo, nie ma co tam się zagłębiać. Oczywiście moglibyśmy sobie to wyposażyć, ale myślę, że na razie to jest zbędne. Ewidentnie. A tymczasem lecimy dalej explore. No o co tutaj chodzi? To jest jakby ktoś ginął. Ale nie dostaje dusz. A i właśnie, czekajcie, jeszcze jest jeden zaułek. Tutaj. Widzę, że ten zaułek jest tak naprawdę ślepym zaułkiem. A przed tobą życie. No, przed tobą przeciwnik chyba. A nie życie. No ale dobra. Teraz tak. Tam mamy przyjemniaczka. Fajnie by było go stłuc, z tego względu, że on nie jest tam sam. A mógłby przysporzyć nam troszeczkę problemów. Lol, przesunął się trochę w prawo. Okej. Okay. Teraz w takim razie możemy się zająć tym drugim. Seto, kurde, znowu ten lop coś nie wychodzi, no. Bez kitu. Co mamy tutaj? Owoc mchu. Bardzo fajnie. Słyszę jeszcze krystalowego lizarda. A tymczasem... Dzień dobry. Hello there. Raz, dwa. Dobra, zbyt dużo sobie nie nabiłem i fajnie. Dobrze. Ajajajaja, jeszcze jest jeden. Mam już bardzo długi pasek, więc wolałbym się z nim rozprawić troszeczkę na odległość. Zanim on podejdzie, chyba że mieć go na jednego strzała. Albo po prostu wszystko władować mu w głowę. Też tak można. Jeszcze przyjemniaczek jest tutaj. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Dobra, ja podejdę. I co teraz może być problematyczne? No ten pan, który tam jest. I nie wychodzimy wcale na tą arenę, która tam jest, dlatego że, jak się można spodziewać, jest o wiele, wiele więcej tych typów, którzy na nasze życie się chcą targnąć. Na przykład ten gość. I na przykład jeszcze tamten wiszący tam. O, widzicie? Dupę mu widać nad moją głową. No właśnie, jakbyście wyskoczyli, prawdopodobnie by chciał... O, kurde, będzie się rozpalał. Prawdopodobnie chciałby nam zeskoczyć na głowę. A dodatkowo jeszcze... Chodźmy na więcej miejsca. A dodatkowo jeszcze, niestety... Ale... nabija nam tą klątwę. No i to by było problematyczne. Wow, ziomuś. You are so beautiful. To jest jeden z najlepszych
przeciwników, z jakim miałem styczność w Soulsach. Naprawdę. Jeden z najlepszych przeciwników, z jakim miałem okazję walczyć w Soulsach. Naprawdę, to jak on się porusza, ile ma zdrowia, jak jest w ogóle, jaką zaprojektowany jak jest, mówi się o tym, po prostu miodzie. O kurde, dobrze. No serio? Nie mogłeś tam już stanąć? No se to znowu glitchuje gry. O kurde. Se to znowu glitchuje gry. Nie gra fair. Skaczę przeciwnikom na głowę. Tak nie wolno. Bo tu nie ma ani schodów, ani mostów, z których można skakać i wcale nie ma takiego uderzenia jak skok z góry. Se to jest cheaterem. Beka. Beka. No. O. Beka padaka. Chodę, chodę, chodę. Znaczy on ogólnie prawdopodobnie spadłby na... Znaczy wszedłby do góry niż spadł na dół. Teraz tak, ty kolego tutaj nie jesteś oczywiście sam. Czy ja trafiam? Nie trafiam, trafiam. I kolego, tu jesteś prawdopodobnie nie sam, więc wolałbym cię najpierw ubić, a później tutaj podejść. Dlaczego? Dlatego, że jakbyśmy podeszli do tego, to by spadł ten na nasze plecki. Proszę bardzo. Ja o was wszystkich wiem. Wszystko wiem. Włócznia rycerza pierścienia. Słuchajcie, to musimy pokazać. Włócznie rycerza pierścienia. Gdzie ona jest? Nie. O. Uzbrojenie pierwotnych ludów wykuwano w głębiach otchłani, nadając mu pewne pozory życia. Proszę, proszę. I to jest prawdopodobnie ta włócznia, którą ja nie mogę się nią posługiwać. Lekki, ciężki. Blok. Doskok. Doskok. O! Ktoś tu próbuje do nas strzelać? O ty, gnojku. Który to? Ty! Mała gnido. Ty mała gnido. O kurde! Trafił. To jest mi ewidentnie nie na rękę, bo te stusy to mi się przydadzą, wam powiem. Dobra, kochani. Nie atakować tego pana, bo już z nim mieliśmy do czynienia. Z nim sobie pogadamy w następnym odcinku. Ja tymczasem się uleczę i sobie tutaj staniemy. Następny odcinek dalej Explore. Czeka nas naprawdę dużo. Czeka nas jeszcze ta część, tutaj ta wyższa. Oraz całe to bagno. Także jest co robić. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Do zobaczyska. Do zobaczenia jutro. Pa, pa.